W języku bardzo prostym, bardzo prawdziwym. Każdy szczegół tego, jak Jezus został zdradzony, cena transakcji, miejsce, osoba, w języku która serca, otrzymała pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Specjalne niesamowite szczegóły, wszystkie podane dużym poprzedzeniem. I nikt też nie może się spierać, że tak się stało, ponieważ Stary Testament został przetłumaczony na język grecki 3 wieki przed narodzeniem Chrystusa, wszystko, jako tak zwana Septuaginta, a zachowały się aż 4 jego. Bo to twoi bracia i siostry, że Jezus wypełnił dokładnie wszystkie mesjańskie proroctwa, mimo tego, że były napisane setki lat przed jego narodzeniem. Oto jest zdanie, jakie słyszałem, kiedy jeździłem na ewangelizację na teren kraju i po całym świecie. Wypełnienia tylko 8 z nich oceniono na 1 do 10 do 20. I to jest prawda. 10 przykazań streszcza się w tym, by kochać Boga, kochać bliźnich, a przykazania zapisane są w sercu. Jednakże takich zdań używa się niekiedy, aby pomniejszyć istotę potrzeby przestrzegania Bożych przykazań. Dziejach apostolskich piękne i naprawdę zgadzam się z tym, że potrzebujemy kochać Boga, kochać bliźnich, ale nie służy to temu, by pomijać ważne, dokładne do przestrzegania Bożych przykazań. Idźmy dalej. Jestem tu z moim bratem, moim bratem biskupem Tonym Palmerem. Paweł pisze, że raz widziało go ponad 500 osób jednocześnie. Powiedział mi o waszej konferencji, o waszym spotkaniu. Podstawą chrześcijaństwa jest i to moja przyjemność, że mogę was pozdrowić. Dowody, że Jezus powstał z martwych, są przytłaczające. Po pierwsze, Nowy Testament podaje, że setki ludzi na własne oczy widziało zmartwychwstałego Jezusa. To pozdrowienie jest zarówno radosne, jak i nostalgiczne. Czy byłbym cię w stanie przekonać, że John radosne, ponieważ cieszę się, że spotkaliście się, żeby uwielbiać Jezusa Chrystusa, oczywiście nie, jedynego Pana. Ponieważ są naoczni świadkowie tego. Młodzież do Ojca i przyjąć do Pana. Paweł pisał pierwszy list do Koryntian, wciąż żyło wielu. To mnie cieszy, bo widzę, że Bóg działa na całym świecie. Nie musiał więc niczego udowadniać, a nostalgia to wołanie, tęsknota zmartwychwstania. Cóż, zdarza się, że na naszych obrzeżach, na przedmieściach są rodziny, które kochają się i rodziny, które się nie kochają. Rodziny, które spotykają się i rodziny, które rozdzielają się. A my jesteśmy, że tak powiem, odseparowani. Tak więc mówią głównie o tym, że pozdrawia, cieszą się z tego, że się zabrali, być w życiu Jezusa, ale robi to również w sposób pełen nostalgii i tęsknoty, jak zostało przetłumaczone z włoskiego. Wracam myślą do tego, że byliśmy jego ciała, jednak nikt tego nie zrobił. Taka jest treść tej wiadomości. Zmartwychwstanie było prawdziwe. Odseparowani ze względu na grzech. Gdyby zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa było kłamstwem, które nas oddzieli, wszystkie nasze grzechy, nieporozumienia, do jakich doszło w historii. Nigdy nie znaleziono ciała Jezusa Chrystusa. To długa droga grzechów, po trzecie apostołowie, którzy okazali się tchórzami podczas procesu i ukrzyżowania Jezusa, po tym jak go spotkali zmartwychwstałego, stali się odważnymi świadkami. Wszyscy jesteśmy zmartwychwstani. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Tylko Pan jest. Początkowo uczniowie Jezusa bali się Żydów, ale po zmartwychwstaniu stali się odważni. Dla mnie osobiście jest to największe niedomówienie tysiąclecia. Spowodowało radykalną zmianę. 30 do 50 milionów ludzi, którzy zostali straceni przez Kościół katolicki, to było wielkie nieporozumienie, a my nie wiemy, kogo należy za to winić. Sądzę, że dzieje się tak z powodu wielkiej rozbieżności w teologii, gdyż ludzie nie uznają wyższości autorytetu Kościoła. Nie wierzę, by zmienili swoje poglądy w tej kwestii. Zmiana serca, jakiej doświadczyli, była spowodowana spotkaniem zmartwychwstałego Chrystusa. Żeby nie ma żadnego innego logicznego wytłumaczenia, że ci mężczyźni z wyjątkiem jednego stracili swoje życie, głosząc Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tylko Jan dożył podeszłego wieku. A więc jest całkiem jasne, że fakty historyczne i to, co się wydarzyło że gdy bracia Józefa zaczęli cierpieć głód, zmartwychwstanie. Ponadto śmierci i zmartwychwstanie Jezusa zmieniły bieg historii, a nawet sposób datowania czasu sprzed naszej ery na naszą erę. Każdy, kto odrzuca zmartwychwstałego Jezusa i Biblię jako natchnione słowo Boże, odrzuca fakt, który został udowodniony bardziej niż cokolwiek inny na świecie. A kiedy mówię o jego historii,
Bądźcie pewni, że obraz, jaki pojawia się w umysłach słuchaczy, prowadzi ich do tego, aby wyobrazili sobie Kościół rzymskokatolicki w położeniu Józefa. Józef został źle zrozumiany i zdradzony przez swoich braci, a gdy jego bracia zaczęli cierpieć głód, potrzebowali tego, co tylko Józef mógł im zapewnić. Następnie przyszli pokłonić się Józefowi, poddając się jego panowaniu. Byli oddzieleni od swojego brata, ale przyszli, by na koniec wziąć go w ramiona. Józef objął swoich braci, przebaczył im to, co zrobili. Więc gdy śledzicie tę drobną analogię, zastanówcie się, czytamy, że kim jest Józef w tej historii. Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, że sam Jezus jest Słowem Bożym, a w Psalmie 138, że Bóg nad wszystko wywyższył imię i słowo swoje. To w świetle Bożego Słowa będziemy sprawdzali współczesne nadprzyrodzone przesłania z nieba. Ale znaleźli coś więcej niż jedzenie. Znaleźli swojego brata. Ci, którzy znają Biblię, wiedzą, że w czasach biblijnych miały miejsce objawienia. Na kartach Biblii spotykamy opisy transów i objawień. Na przykład w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale jest opisana historia Piotra, który posiedzi i modli się, a następnie wpada w trans i pokazuje mu się anioł. W konsekwencji Piotr wyjaśnuje Ewangelię poganom, zaczynając od Korneliusza. I dzisiaj są znaczące dowody, że zdarzają się objawienia. Jako bracia, musimy płakać, tak jak objawienia Maryi XX wieku pokazuje wizjonerów łzy miłości. Mówię do was jako brat. Mówię do was w prosty sposób. Z radością i nostalgią, tęsknotą. Niech ta nostalgia, niech ta tęsknota rośnie w nas. Ona nas napędzi, ona sprawi, że przyspieszymy i znajdziemy jeden drugi. Biblia mówi, że nie wszyscy objawienia pochodzą od Boga. I razem będziemy wielbić Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana w historii. Jedynym sposobem na sprawdzenie objawień dziękuję wam bardzo za to, że słuchaliście. Jeśli bowiem przyjmiemy objawienia, które nie są zgodne z prawdą Słowa Bożego, to bez wątpienia mówić do was językiem serca. Zwolennicy Maryi nie są zaskoczeni, że w jej przesłaniach powtarzają się treści biblijne. Oto przykład wypowiedzi naszej Pani z Medjugorje. Kochane dzieci, proszę was też o przysługę, proszę módlcie się za mnie, bo potrzebuję waszych modlitw. W tym czasie łaski chciałabym, aby każdy z was był zjednoczony z Jezusem. Ale potrzebuję waszych trwałej modlitwy nie będziecie w stanie doświadczyć pięknej i wspaniałej łaski, którą oferuje wam Bóg. Przecież jesteśmy braćmi. Rozdajmy jednak drugiemu taki duchowy przycisk, duchowe przytulenie. Pozwólmy, żeby Bóg dokończył pracę, którą rozpoczął. Przez ponad 30 lat służył w Kościele Protestanckim. Cud jedności już się rozpoczął. Sławny pisarz włoski Manzoni napisał kiedyś powieść, w której prosty człowiek z innymi ludźmi powiedział coś takiego. Nigdy nie widziałem, żeby Bóg zaczął cud i nie skończył go dobrze. W pewnym sensie przyszła znikąd i zaczęła naprawdę całkowicie zmieniać nasze życie. Biorąc za przykład Medjugorje, wszystko, co mówi Maryja, pochodzi prosto z Pisma Świętego. A więc potwierdza to, co wiemy, że starałem się, aby papież mógł mówić bez przerwy, ponieważ pomyślałem, że będzie to dla was ważne, abyście uchwycili myśl przesłania. Chciałbym mieć pewność, że jest to apel o to, abyśmy się uścisnęli, o cud jedności, żebyśmy połączyli się razem, że wszyscy jesteśmy braćmi. Jednak to naprawdę jest apel o to, żebyśmy my, protestanci, wrócili do domu. A tak nawiasem mówiąc, kiedy bracia Józefa odnaleźli go, musieli udać się do Egiptu, gdzie Józef przebywał. Ale pozwólmy mu wrócić. Kilku biskupów zapytało Ojca Świętego. Proszę was, żebyście mnie pobłogosławili, a ja pobłogosławię was. Nawrócenia, wszędzie nawrócenia. Brat brata. Nawrócenia w Medjugorje. I to jest dobre. Powiedział, że modli się o dobry koniec dla Medjugorje. Treść przesłań Maryi jest prosta jak Ewangelia. Opamiętaj się, nawróć, pość, módl się. Módl się za odnowę Kościoła. Wróć do sakramentu. Chwała, chwała. Wszystko to potwierdza, że
mamy do czynienia z czymś rzeczywistym. Hej, ten człowiek prosił o modlitwę. Teraz pojawia się pastor Kenneth Copeland, który był znakomitym uczniem samego Alana Robertsona. Jest on, jak się wydaje, jednym z czołowych przywódców charyzmatycznych w północnej Ameryce. Jest również całkiem nieźle prosperującym kaznodzieją. Jednak interesujące jest to, swojego życia naszej pani z Fatimy, że pastor Copeland i papież Franciszek mają obaj po 77 lat. Co było odpowiedzią na także pochodzą z tego samego okresu czasu. Na spotkaniu jest mnóstwo kaznodziei, są liderzy, ludzie świeccy, duchowni ruchu charyzmatycznego. Wysłuchali wiadomości od papieża i wstają z miejsc, wyrażają aplauz, podnoszą ręce i uważają, że to jest piękne. Wygląda to jak owo objęcie się, o którym mówił przekaz. Idźmy razem. To przyniesie je Maria. Jezus zwycięży przez nią, ponieważ chce, aby obecne i przyszłe zwycięstwa Kościoła były na jego prośbę. Ojcze, zgadzamy się z tą prośbą i z tym sercem, które chce jedności ciała Chrystusa. Przychodzimy razem. W pierwszych latach swego pontyfikatu był we wszystkich sanktuariach maryjnych na świecie. Zgadzając się w wierze, w jedności naszej wiary. On nie wyeksponował. Wydaje mi się, że zgadza się on z tym, co powiedział papież, że powinniśmy się zejść w jedności naszej wiary. Zwróćcie uwagę. Żadnego wahania nazwałbym papieża Jana Pawła II papieżem Maryi. Na całym świecie znany jest jako papież Maryi. I tak jak mówi pismo, ponieważ nie wiemy, jak się modlić, to modlimy się w duchu. I ważniejsze od przekonań papieża i Duch Święty uzdania nas do modlitwy wiary. To, że objawienia tak naprawdę i przyjmujemy te słowa, które nie są naszymi słowami. Modlimy się w duchu. Kochane dzieci, dzisiaj proszę was, abyście każdego dnia w swoich domach czytali Biblię. Połóżcie ją na widocznym miejscu, żebyście zawsze pamiętali, aby ją czytać i się modlić. Nie widzę przykładów w Biblii, w którym Jezus modlił się w ten sposób. Jezus powiedział, będziecie mówić innymi językami, a on wyszedł uczniom naprzeciw z naturalnym darem, jaki został mi udzielony, aby przemawiali w językach, jakich przedtem nie znali, ale nas uwielbiali, by mogli głosić Ewangelię ludziom w ich rodzimych językach. Są inne znaki wokół budynku, ale żaden jej nie przypomina. Myślę, że to jest prawdziwe, że to jest cud. Jest to sposób, w jaki błogosławiona matka woła do ludzi. Mimo dowodów, że objawienia zachęcają do dobrych rzeczy, wielu chrześcijan martwi się, że fenomen ten może być wielkim zwiedzeniem. Pismo Święte jasno nas ostrzega, że szatan jest mistrzem zwodzenia i tak naprawdę może się pojawiać jako anioł światłości. Wiemy, że Słowo Boże jest światłem. Tak więc szatan może się manifestować w formie prawdy i wyglądać na prawdziwego, a mimo to zwodzić. Napisane jest, że szatan jest jak lew ryczący, szukający, kogo by pożreć. Dziękujemy ci, albo tak jak pisze Paweł, jest tym, który spiskuje i planuje oszukać cały świat. Jest Bogiem tego świata, zaślepiającym umysły niewierzącym, tak aby nie mogli zobaczyć światła wspaniałej Ewangelii. Ma mistrzowski plan zwodzenia. Tony, wierzę, że musimy sprawdzać każde doświadczenie w świetle Bożego Słowa. Myślę, że jest to jasne w przypadku Piotra, który przeżył cudowne doświadczenie. Przemienienie Jezusa, a mimo to w swoim liście napisał, że mamy bardziej potwierdzone słowo prorockie i odnosił to do Słowa Bożego. Stań tutaj. Jest to wzór, według którego musimy oddać wszystkie rzeczy. Papież widział całe nasze zgromadzenie. Doświadczenia. Nie można na nich polegać. Aby obiektywnie ocenić objawienia maryjne, zbadamy te z przesłań, które zostały zaakceptowane przez Kościół oraz te, które otrzymały imprimatur lokalnych biskupów katolickich, a także Medjugorje. Nie zostało ono wprawdzie oficjalnie zaaprobowane, ale otwarcie uznało je wielu biskupów, kardynałów i sam papież.
Dziękujemy Ci z całego serca. Poniższe teksty reprezentują wszyscy ci przywódcy, Maryi z jej objawami, którzy reprezentują dziesiątki tysięcy ludzi, abyście postawili sobie pytanie, kochają Cię, dlaczego jestem z Wami przez tak długi czas, którzy tak jak Ty wierzą Bogu, a Bogiem. I strach i zniechęcenie nie panują nad Wami. Miejcie wielką ufność w potężne dzieło wstawiennictwa i pośrednictwa z Waszej niebiańskiej Matki. Modliliśmy się w duchu i wierzymy, że przyjęliśmy. W wielu objawieniach przewija się przesłanie, że Maryja jest pośredniczką i ustawioną za ludzką kościoła. O cokolwiek prosicie, kiedy modlicie się, wierzycie, że otrzymacie, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Jezus Chrystus pragnieniem żyje zawsze, aby się to, czego za nami stawiać. W pierwszym liście do Tymoteusza i w liście do Hebrajczyków Biblia oznajmia, że jest jeden rozdziale listu do Efezjan, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Aby ktoś był pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości i w pełni Chrystusa. Małe dzieci, jestem matką Ci dobrej rady, pośredniczką, która stara się Was przekonać, przyjmujemy, abyście słuchali powołania. Jest Twoje przesłanie dotyczy wiary, miłości i nadziei. Serca. Bardziej niż cokolwiek innego niesie ono pojednanie między ludźmi i narodami. Błogosławimy Cię z całej naszej siły. Dziękujemy Ci. I wiecznej śmierci. Dziękujemy Bogu za Ciebie. Jezus jest jedyną drogą, jedyną prawdą i my wszyscy jedynym życiem. I On buduje most między Bogiem a człowiekiem. Jeśli zboczysz, czy to na prawo, czy na lewo, nigdy się tam nie dostaniesz. Tylko przez Jezusa Chrystusa. Bądź błogosławiony. Biblia jasno stwierdza, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus. W objawieniach Maryja przypisuje sobie nie tylko to, że jest pośredniczką i wstawienniczką, ale twierdzi także, że jest naszą orędowniczką u Boga. Świat ulega degradacji na tyle, że konieczne było, aby Ojciec i Syn posłali mnie na świat, abym była orędowniczką wszystkich ludzi i ich zbawiła. Myślę, że będziesz musiał jechać do Watykanu ze mną. W pierwszym liście Jana, w rozdziale drugim, czytamy, jestem że gotowy. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa. Zaprasza do Watykanu Kenneta Copelanda. Tylko Chrystus był sprawiedliwy, dlatego to, co On na podstawie tam swojej sprawiedliwości jest wstawiennikiem. Nie sądzę również, żeby cokolwiek pomiętał. Wydaje się, że przyjęli oni wezwanie papieża do jedności, mówiąc, że chcesz błogosławić na On, my chcemy błogosławić Tobie. Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem, nie sugerował, aby ktokolwiek przychodził do Niego przez Maryję. Byłeś dla nas wielkim błogosławieństwem. Nigdy coś takiego nie zostało stwierdzone, a co więcej takie stwierdzenia umniejszają znaczenie Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie mogę przyjść prosto do Niego? Mówiłem Wam, że to będzie niezapomniane przeżycie. Powiedział, że przyjdziemy do Ojca przez Niego. Skąd bierze się ta koncepcja Maryi? Nie z Biblii. W dodatku w objawieniu Maryja mówi, że jest cieszy się po z tego, co się aby zbawić świat. Wołam do Was, abyście całkowicie się otworzyli na mnie, abym przez każdego z Was mogła nawrócić i zbawić świat. Jedynie ja wciąż jestem w stanie zbawić gdy was. Gdy zaczynaliśmy służbę 47 lat temu, ci, którzy mi ufają, będą zbawieni. Copeland zrozumiał, jak bardzo sprawy uległy zmianie od czasu, kiedy rozpoczął swoją posługę, moja ponieważ charyzmatycy i zieloni świadkowcy Marką, byli wówczas żarliwymi protestantami. Ja jestem Marką i uważali, że bestia zabijania to kościół rzymskokatolicki. Uległy to radykalnej zmianie, jeśli chcą żyć w królestwie Bożym. Pragnąłbym zakończyć pewnym cytatem. Chciałbym zasugerować, żebyście coś przestudiowali. Cytat pochodzi z 35 rozdziału książki Wielki Bóg. Zastanówcie się sami, czy to proszę, najpierw mówi o Maryi, że urodzi syna. Dziś protestanci, a wiele przychylnie odnoszą się do katolicyzmu niż dawniej. W krajach, w których katolicyzm nie jest dominującą religią, zwolennicy papieża podejmują pojednawcze kroki w celu zdobycia wpływu, zauważyć można coraz większą obojętność w stosunku do nauk dzielących kościoła protestanckiego od kościoła rzymskiego.
Coraz bardziej popularny staje się pogląd, że nie ma tak wielkiej rozbieżności w najważniejszych punktach, jak poprzednio sądzono, i że niewielkie ustępstwa ze strony zreformowanych kościołów doprowadzą do polepszenia stosunków z Rzymem. Był czas, gdy protestanci wysoko cenili wolność sumienia, którą tak drogo kupili. Ostrzegali swe dzieci przed zwiedzeniami Rzymu i byli przekonani, że dążenie do pogodzenia się z papieżstwem jest równoznaczne z niewiernością wobec Boga. Widzimy więc w Piśmie Świętym, że to ona jakże bardzo jednak różni się od tego owe uczucia, jakie wyraża się dzisiaj. Wielki ból, Ellen White, strona 301. Moi drodzy, dzisiaj to proroctwo wypełniło się na wasze oczy. Zgodnie z tym, co się dzieje, wiem teraz, dlaczego Bóg pomógł nam w 3,5 roku zrobić 1,5-godzinny DVD o wyjątkowym znaczeniu. Jest to film dokumentalny, jaki się właśnie ukazał, zatytułowany Objawienie Panna Młoda, Bestia i Babilon. Gdy to obejrzycie, zrozumiecie, dlaczego jego treść jest tak ważna oraz to, jak blisko końca dziejów już się znajduje. Chciałbym jednak podkreślić na koniec, że jest to tylko jedno ze znaczących proroctw, a jeszcze przed nami wiele z tego, co musi się wydarzyć, a co potrzebujemy zrozumieć. Jednak nawet jeśli znamy szczegóły proroctwa, to nie ten fakt może nas zbawić. Potrzebujemy codziennego, osobistego związku z Jezusem, związku opartego o Jego prawdę i Jego słowo. Studiujecie słowo? Przez Pana, to prawda was uwolni. Potrzebujemy modlitwy, aby rzeczy, które nas powstrzymują, nie odciągały nas od całkowitego poddania się Jezusowi. Bierzmy swój krzyż i naśladujmy Jezusa już dziś. Czy zastanowiliście się kiedykolwiek, jak wygląda wypełnienie się proroctwa? Czego więcej można oczekiwać niż bezpośredniego apelu papieża do protestantów? Uważam, że właśnie tego byliśmy. W każdej chwili musicie robić dokładnie to, co ja bym chciała, abyście robili. Nie bójcie się, zawsze będę blisko was. Nie martwcie się. Jestem z wami wszystkimi, mimo to, że mnie nie widzicie. Jestem matką was wszystkich, grzeszników. Zadziwiające jest, że w objawieniach Maria twierdzi, że jest w tym samym czasie w różnych miejscach na całym świecie. Przypisuje sobie w ten sposób atrybuty boskości. Tylko Bóg jest wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmocny. Ludzie przypisują Marii cechy Boga. Marii, która była uniżonym dziełem Pana, Jemu posłusznym. Jest pięknym przykładem dla wierzących, ale z całą pewnością nie jest wszechobecną, wszechwiedzącą, wszechmocną Maryją Kościoła rzymskokatolickiego. Oczywiście Jezus, który jest wszechmocnym Bogiem, obiecał swoim naśladowcom. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W objawieniach Maryja ogłasza się nawet współodkupicielką. Stoję tutaj jako współodkupicielka i orędowniczka. Wszystko powinno być temu poświęcone. Powtarzajcie to po mnie. Nowym dogmatem będzie dogmat współodkupicielki. Dopóki nie będę uznana na tym miejscu, na którym Najświętsza Trójca chciała, abym była, nie będę w stanie w pełni korzystać z mojej mocy w matczynym dziele współodkupienia i w uniwersalnym pośrednictwie łaski. Idea, że Maria ma być współodkupicielką obok Jezusa, jest sprzeczna z nauką Biblii. Głoszenie niegroźnych herezji to zupełnie coś innego niż sprzeciwienie się głównej prawdzie biblijnej. Nie chodzi o szczegóły. Wiele denominacji olbrzymia lub ma inne poglądy na tak zwane zagadnienia peryferyjne. W przypadku Maryi mówimy jednak o zdecydowanym zaprzeczeniu głównemu tematowi Pisma Świętego zawartemu od Księgi Rodzaju do końca Apokalipsy. Odsłonił 41 wielkie z tego powodu bloków. Twierdzenia te są antybiblijne, nie tylko niebiblijne, ale antybiblijne i są niebezpieczne. Jednak największą niespodzianką była zawartość korytarza. Wielki stos drewna i boski. Skąd wiedzieliśmy, że to łódź? To był statek. Pojawiło się pytanie, dlaczego Chufu kazał zakopać go na środku pustyni? W
1952. Apokalipsie Jana czytam o Jezusie. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi. Bóg wielokrotnie w całej Biblii powtarza, że On sam jest odkupicielem. Mówi nasz odkupiciel, na imię Mu Pan Zastępów, Święty Izraela. Maria w objawieniach ogłasza, że cierpi, a nawet pokutuje za grzechy. Jest to kolejne antybiblijne twierdzenie Maryi. Kocham was, nawet kiedy jesteście z dala ode mnie i mojego syna. Proszę was, abyście nie pozwolili, aby moje serce przelewało łzy krwi z powodu zagubionych przez grzech. Od dłuższego czasu cierpię za was. Jeśli nie chcecie, aby mój syn was opuścił, muszę się bez ustanku modlić do niego. Wy nie nosicie tego ciężaru. Niezależnie od tego, co byście robili, nigdy nie zrekompensujecie mi bólu, jaki za was wycierpiałem. Z odwagą twierdzę, że jego cierpienia stały się moim cierpieniem, ponieważ jego serce było moim sercem. I tak jak Adam i Ewa sprzedali świat za jabłko, tak w pewnym sensie mój syn i ja odkupiliśmy świat jednym sercem. W wielu dzisiejszych objawieniach Maria twierdzi, że cierpi i pokutuje z Jezusem. Nie jest to zgodne z Biblią, ponieważ czytamy, że tylko Chrystus cierpiał za nasze grzechy. A kiedy umierał, powiedział: wykonało się. Na krzyżu całkowicie zapłacił za nasze grzechy. Piotr pisze: Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. A w liście do Hebrajczyków czytamy o Jezusie: złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiar dla grzechu. Wiele razy słyszałem od katolików czy przełożonych kościoła rzymskokatolickiego, że Maria cierpiała za grzech. Ale mówiąc to, pokazują, że nie rozumieją, co oznacza cierpieć za grzech. Cierpieć za grzech to cierpieć w zastępstwie jako substytut i oznacza wzięcie na siebie kary nałożonej przez Boga. Słowo Boże jasno mówi na przykład w księdze Izajasza, że Jezus został zraniony za występki nasze, starty za winy nasze i ukarany dla naszego zbawienia. To stwierdzenie prorockie odnosi się do Chrystusa. W ostatnim wersecie 4 rozdziału listu do Rzymian czytamy, że On, Chrystus, został wydany za nasze grzechy. Piotr mówi, że Chrystus sam na ciele swoim poniósł na drzewo nasze grzechy. Cierpienie za grzech oznacza śmierć, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Stąd wniosek, że Maryja w żaden sposób nie cierpiała za nas. Dalej moglibyśmy podawać przykłady, gdy Maryja w objawieniach przypisuje sobie cechy należące wyłącznie do Jezusa. W Biblii czytamy na przykład, że wszyscy zgrzeszyli z wyjątkiem Chrystusa. Z objawień dowiadujemy się, że Maryja była bez grzechu. Jezus jest nowym Adamem, ale Maryja nazywa siebie nową Ewą. Jezus wstąpił do nieba ze swoim ciałem, ale Maryja twierdzi, że jej ciało również zostało wzięte do nieba. Jezus sam pokonał szatana, a jednak w przesłaniach Maryja mówi, że to ona zgniecie głowę węża. To Jezus nazywany jest w Biblii gwiazdą poranną, ale Maryja odnosi ten tytuł do siebie. Niezależnie od stwierdzeń wypowiedzianych podczas objawień, Bóg jest tu zazdrosny o swoją chwałę. Ja, którym na imię jest Jahwe, pochwały mojej nie odstąpił innemu ani czci mojej bożkom. Sprawdziliśmy tylko objawienia zatwierdzone przez Kościół i przesłania z Medjugorje. A jasno widzimy, że zdecydowanie przeciwstawiają się Biblii. Z całą pewnością uniżona służebnica Pana nigdy nie zwracałaby uwagi na samą siebie. Błogosławiona Maryja Dziewica nigdy nie mówiłaby nic, co byłoby sprzeczne ze Słowem Bożym.
Jeśli w objawieniach nie pojawia się Maria z Nazaretu, to jak je wyjaśnimy? Kto albo co za nimi stoi? Biedni jest tysiąckrotnie silniejsza. Brzmi to jak fantastyka popularno-naukowa. Z drugiej strony wydarzenia, o których mówi przepowiednia, naprawdę mają miejsce. Widzieliśmy cud ze słońca. Zacznijmy naszą podróż od sprawdzenia, czy pisma, na które Jezus się powołuje, są autentyczne. Zobaczmy, czy naprawdę są tym, za co się je uważa. Potem widziałam hostię w samym środku słońca, a później zobaczyłam kolejne koło. Niektóre przesłania z objawień są rażąco niezgodne z Biblią. Jestem związana z Trójcą Świętą. Jestem dziewicą objawienia. Ale Bóg mówi, ja jestem pierwszy i ja ostatni i nie ma poza mną Boga. Moje dzieci, ja jestem drzwiami do nieba i pomocą na ziemi. W kazaniu na górze Jezus mówił o szerokiej drodze prowadzącej do zatracenia i o wielu ludziach, którzy nią idą. Jestem wykładowcą judaistyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Exeter. Znam kilka języków, w tym sumeryjski, akadyjski, aramejski i oczywiście hebrajski, grecki i arabski. Jeśli kto przeze mnie wejdzie... Jesteśmy w Jerozolimie, gdzie w Muzeum Izraela, w specjalnym sanktuarium, przechowuje się zwoje z nadmorza Martwego. W związku z objawieniami jest jeszcze wiele innych problemów. Nie ma żadnych wątpliwości co do autentyczności Starego i Nowego Testamentu. Jako zwoje z nadmorza Martwego datowane są na drugi i pierwszy wiek przed naszą erą. Każda z tych statuetek udowodniły, że Stary Testament już wtedy istniał w formie niewiele różniącej się od obecnej. Nowy Testament bez wątpienia pochodzi z pierwszego wieku naszej ery. Powinniście patrzeć z miłością na każdy. Biblia to najważniejsza ze wszystkich ksiąg świata. To niezwykły dokument spisany w trzech różnych językach przez wielu autorów i na przestrzeni wielu wieków. Autorzy mieli różne osobowości, pochodzili z różnych miejsc i środowisk. Dlatego język księgi Jeremiasza różni się znacznie od języka z księgi Ezechiela. Pomimo tego, dokument ten jako całość jest niezwykle spójny. Się także wezwania do budowania sanktuarium Maryjnych na całym świecie. Nie można udowodnić, że Biblia odpowiada wydarzeniom historycznym. Gorąco pragnę, abyście takie roszczenia nie mają sensu. Z drugiej strony, niektóre to nic, co dyskredytowałoby Biblię. Wręcz przeciwnie, dowody wskazują na jej wiarygodność. Już prorok Daniel, a później sam Jezus, wspominali o tym, że kiedyś tak się stanie. Głosili, że ludzie skoncentrują się tak bardzo na życiu osobistym, karierach i ambicjach, że zapomną o sprawach wieczności i Bogu. Nawet na krwawiących kolanach. Jezus porównał to do czasów Noego. Wtedy także ludzie byli tak zaabsorbowani sobą, że nie zwracali uwagi na to, co się wokół dzieje. Dlatego nie byli gotowi do ucieczki, gdy zaczęło się wypełniać to, przed czym ich przestrzegano. Skupieni na doczesnym życiu, nie dostrzegli zagrożenia. Wyjątkiem było zaledwie nieliczna grupka wiernych. Nikt nie kłaniał się ani Maryi, ani Józefowi. W objawieniach ludzie zachęcani są do za czasów Daniela żyli ludzie, którzy rozpoznali znaki. Podobnie będzie, gdy nadejdą czasy ostateczne. Ludzie roztropni zrozumieją. Jednak, jak ostrzega Daniel, nie będzie to dane przewrotne. Daniel mówi też, że będzie ratunek. Kontynuujmy naszą podróż. Przeczytam teraz pierwsze trzy przepowiednie. Izrael będzie rozproszony, Maria z Biblii natomiast jasno wskazała ludziom Jezusa Chrystusa i zgromadzony. Te wydarzenia wskażą, że rozpoczęło się odliczanie do apokalipsy. Ostrzegali Jezus i Daniel, Rzymianie zniszczyli Jerozolimę. Żydów wypędzono z miasta Izraela.
w przestrzeni pierwszego i drugiego wieku. Jak na ironię, same objawienia dają nam odpowiedź. Żydzi rozproszyli się po Europie, Azji i Afryce, dotarli aż do Nowego Świata. Ja jestem Maryja, królowa nieba i królowa aniołów. Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli. Nie ma innej kobiety życie na świecie, będzie u ciebie, jak w zawieszeniu. Będziesz drżał dniem i nocą ze strachu, nie będziesz pewny życia. Przesłania często są wypowiadane w imieniu królowej. Historia obfituje w przykłady antysemityzmu. Chociaż zupełnie nielogiczne, Żydzi byli prześladowani w każdym kraju, w którym przyszło im żyć. A niemną historię przepowiedziano w Torze. Mówi o nim rozdział 28 Księgi Powtórzonego Prawa oraz rozdział 26 Księgi Kapłańskiej. Za nią nie szli. Synowie zbierają drzewo, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla królowej nieba. A nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by mnie obrażać. Dlatego to mówił Pan, Izajasz i Jezus wprost mówili o tym, że Żydzi powrócą do swojej ziemi i do swojego miasta. Kiedy słyszę tytuł Królowa Nieba, przypomina przepowiednia mi się wypełniła. Jeremiasza, gdy Bóg Jahwe upomina ludzi, że składali ofiary królowej niebios. To było niezgodne z jego wolą, był rozgniewany. Jak napisano w księdze Ezechiela, on jest Bogiem zazdrosny i nikomu nie odda swojej chwały. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli i zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju. W 44 rozdziale księgi Jeremiasza i odnosi się do potępionych. Przez całe wieki Żydzi nie mogli wrócić do swojej ziemi, nie mogli ponownie stać się narodem. Udało się to dopiero w 1948 roku. Jak to możliwe, że naród żydowski się odrodził, że po 2000 lat wygnania Żydzi odzyskali swoje miasto? Pisma to przepowiedziały. Powrót Żydów do Jerozolimy to według Nowego Testamentu znak nadchodzącego końca świata. Chciałabym prosić was, abyście byli światłem dla wszystkich w nadchodzącym roku. Żydzi chciałabym was ponownie wezwać do życia zgodnie z moim przesłaniem. Kierujemy nasze serca ku Jerozolimie, która jest centrum naszego świata. Tak więc dla nas to naprawdę spełnienie przepowiedni. Słowa proroków stały się rzeczywistością. Żydzi powrócili do ojczyzny. Nasze państwo istnieje po raz pierwszy od 2000 lat. To wydarzenie bez precedensu. A więc znów jest to dowód dla tych, co szukają prawdy. Rabin Richman powiedział, że prowadzony do komory gazowej Żyd umarłby ze śmiechu, gdyby ktoś powiedział, że wkrótce powstanie państwo Izrael i że po raz pierwszy od 2000 lat Żydzi staną do walki. Wydawało im się to niemożliwe, ponieważ Żydzi stracili wszelką nadzieję. Nieba musi pokazywać fałszywego Chrystusa. Królowa Nieba jest obecna od tysiącleci, kusząc i zwodząc Bożych ludzi. Czy jest możliwe, aby Maryja z objawień uosabiała Marię z Nazaretu? Czy w Biblii znajdujemy potwierdzenie, że Królowa Nieba będzie... Przyjrzeliśmy się przepowiedniom dotyczącym wygnania i nienawiści. Przed złą kobietą, bez wątpienia istnieją dowody i spełniła narody. Trzeba przyznać, że Adolf Hitler zrobił co w jego mocy, żeby pozbyć się Żydów z powierzchni ziemi. Napisano o królowej, która będzie miała wpływ na świat. Chodź, ukaże ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. Przywódca Hezbollahu mówi, że dzięki powstaniu Izraela nie trzeba już ścigać Żydów po całym świecie. Dlaczego ludzie nienawidzą Żydów? Skąd wzięła się fala antysemityzmu na całym świecie? Ponieważ mówił w swym sercu, zasiadam jako z powrotem do Izraela w 1948 roku? Apokalipsie, ostatniej księdze Biblii? Jan odsłania przez nami część swojej wizji, że w dniach ostatecznych pojawi się zła kobieta. To z księgi Zachariasza, przepowiednia ma prawie 2000 lat. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężką obłazę dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, to będzie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. Która otrzymała swój tytuł od Pana.
Ona jeszcze raz zbawiła świat przez swoje wstawiennictwo. Jeszcze raz go zbawiła. Z perspektywy historycznej już samo istnienie państwa Izrael jest kwestią problematyczną dla wielu muzułmanów żyjących w jego królowie. I będzie tutaj i będzie rozpoznawalna jako królowa wszystkich. Na tych ziemiach od zawsze współistnieli wyznawcy różnych religii. Królowa całego stworzenia. Dlatego w chwili obecnej roszczą oni sobie prawa do tych terytorii. Kim jest i kim będzie. Będzie kochającą matką Jezusa Chrystusa. W tym kontekście powstanie Izraela, państwa opartego głównie na judaizmie i roszczącego sobie wyłączne prawa do tej ziemi, musiał wywołać zamieszkanie. Trzeba pamiętać, że historia tej ziemi sięga nie wieku XX, ale tysiące lat wstecz. Bo nie nazwą ciebie ponownie władczynią królestw, lecz spadnie na ciebie jedno i drugie wieku. Sytuacją na Bliskim Wschodzie interesują się międzynarodowe media i dyplomaci. To niewiarygodne, jak wiele uwagi poświęca się temu stosunkowo niewielkiemu miastu i państwu. Mówi się o nich w mediach niemal codziennie. Pani i matki wszystkich. Trzeba zrozumieć, że Jerozolima jest świętym miastem trzech religii, chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Niepokojące jest, że w ważniejszych objawieniach Maryja mówi, na przestrzeni wieku przedstawiciele każdej z nich rozbili sobie prawo do miasta. Pewne jest jednak, że pierwszymi osadnikami na tych terenach byli Jebuzyci. Czcić i rozpowszechniać przesłania. Później Jerozolimę z ich rąk odbił król Dawid, chociaż Żydzi byli obecni w Jerozolimie jeszcze wcześniej. Uznaje to nawet islam. Chodzi tu o czas Abrahama, Izaaka i Jakuba. Żydzi to najdawniejsi mieszkańcy tych ziem. Muzułmanie pojawili się tu po najazdach w VII i VIII wieku. Nie byli to Arabowie, ale Turcy, którzy zostali tu przez cały okres świetności Imperium Otomańskiego. Później, podczas I wojny światowej, ziemię te podbili Brytyjczycy. Dzięki tym, którzy decydują się, zdawało się, że dzieło tworzenia państwa żydowskiego zostanie przerwane. Jednak ktoś tam u góry miał inne plany. W ciągu 6 dni pokonaliśmy wroga na każdej z czterech granic. Jerozolima stała się stolicą narodu i państwa żydowskiego. Król Dawid ogłosił ją stolicą Boga na ziemi 3000 lat temu. W objawieniach Maryja pragnie być uznana jako współodkupicielka, co może wkrótce stać się faktem. Tak więc niewielkie wojsko Izraela pokonało sprzymierzoną armię. Zostanie ogłoszony ostatni dokład maryjnej historii. W 1967 roku Jerozolima ponownie stała się stolicą Izraela. Jednak narody muszą odmawiać moją modlitwę w jedności z Kościołem. Wielu jednak upierało się, że jest nią relacja. Muszą wiedzieć, że pani wszystkich narodów stała się współodkupicielką. Jerozolima to nie pogorzelisko, to nasza stolica. Niech się tak stanie. Przejdźmy do księgi Sofoniasza, spisanej 2500 lat temu. Jestem przekonany, że pani matka wszystkich narodów poprowadzi nas wtedy do najgłębszej tajemnicy. Przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli mu jednomyślnie. W objawieniu w Amsterdamie Maryja mówi o sobie, że jest już nie tylko Maryją, lecz Panią wszystkich narodów. To właśnie gdy mówię Maśmech, czyli gdy pytam o twoje imię, że już się dzieje językiem Biblii, można powiedzieć, że to cud. To zapoczątkuje erę pokoju. Przybyli tu ludzie ze wszystkich zakątków świata, mówiący tuzinem różnych języków. Nagle język, który był najczym szpiąca królewna, powrócił do życia. Na przykład w objawieniu, w którym uzdrawia się znalazłem już przepowiedni proroka Ezechiela sprzed ponad 2500 lat. O Matce Eucharystii, ponieważ Matka Eucharystii zamyka historię. W czasach ostatecznych przywrócona zostanie sykla, pradawna moneta żydowska. Gdyż przez triumf Eucharystii Matka chce, aby cały Kościół był zjednoczony. Tak, aby był tylko jeden Kościół dla wszystkich. Zgardzeni i zgromadzeni. Odzyskali stolicę, język i oczywiście sykle. Przepowiednie się spełniły.
Możecie na to popatrzeć na dwa sposoby. Dla jednych będzie to po prostu zbieg okoliczności. Inni zastanowią się, czy aby na pewno. Zobaczmy, co jeszcze nas czeka. Prawie 3000 lat temu prorok Izajasz powiedział: każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach. Zamienię pustynię na pojezierze, drogi Boże, dałeś nam matkę ziemi na wodotryski. Przez jej wstawiennictwo przyznaj nam łaskę żywota wiecznego z nią i jej synem. Grant us the grace of living eternity with she and her son. So her goal. Jej celem jest więc złączenie ciała Chrystusa, Kościoła. Połączenie w jedno tych, którzy przez wiele lat byli od siebie odsunięci, prawosławnych, protestantów, katolików i przedstawicieli jakichkolwiek innych grup, tak aby powstało jedno ciało Chrystusa i jedna jednostka, zgodnie z modlitwą Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Według mnie ruch maryjny wyszedł poza Kościół katolicki. W objawieniach na całym świecie tak został zaprezentowany w 740 roku przed naszą erą. Niezależnie od tego, gdzie mają one miejsce, na pustyni zasadzę cedry, akcje, mirty i oliwki. Światowa jedność dla pokoju. Izrael zakwitnie, rozrośnie i napełni powierzchni ziemi owocami. Myślę, że świat bardzo pragnie pokoju i z całą pewnością ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden. Księcia pokoju. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje ster i niech rozkwitnie. Ostatecznymi. Przesłania o każda przepowiednia to znak, ostrzeżenie dla niedowiarków. Od spustoszonego kraju czytamy, że kiedy będą ogrodu Eden, pokój i bezpieczeństwo, to też się spełniło. Niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada. Powszechny pokój i jedność to interesujący temat, ponieważ rozwija się w świecie tak zwany ruch ekumeniczny. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda dobrze. Żyjemy razem w zgodzie, aż zdamy sobie sprawę, że jest to prorocy przewidzieli, że po odrodzeniu narodu te tereny zostaną zalesione. Przepowiedzieli też, że Izrael stanie się krajem rolniczym. Przed powstaniem państwa żydowskiego te ziemie były jałowe. Znaleźć można tu było jedynie bagna lub pustynie. Tymczasem ludzie źli i co ciekawe, Turcy nałożyli nawet podatek od uprawy drzew. W 1948 roku rozpoczął się narodowy plan zalesiania. Przepowiednia wypełniła się co do słowa. Izrael jest teraz ogrodem Bliskiego Wschodu. Działanie z wszelkim zwłodzeniem ku nieprawości tych, nigdzie indziej nie przemieniono tylu pustynnych terenów w ziemię prawne. Tylko Izraelowi udało się sprawić, by pustynia zakwitła. W całym Nowym Testamencie różni autorzy i oczywiście sam Jezus ostrzegają. Pierwsi osadnicy zastali tę pustynię i słoną wodę. Jezus powiedział, że będzie wielu zwodzicieli. Mimo tego próbowali zakładać sady. To było naprawdę nie lada wyzwanie. Które będzie miało miejsce. Ja zaczynałem od uprawy śliwek, rzostki, moreli i innych owoców. Teraz mamy największy w kraju gaj polidny. Eksportujemy oliwę na cały świat. I idzie nam na prawo dobrze. Jezus mówi, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki. A z gór morze spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli ludzką Izraelską. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść pustynne owoce. Izrael zakwitnie i rozrośnie się i napełni powierzchnię ziemi owocami. Jezus przewiduje, że do to tylko niektóre delikatesy z Izraela. Jeśli to możliwe, zwiodą nawet granaty, papryka, według ciasta, mnie oznacza to, że te znaki i cuda pomidorki, tak melony, że poza łaską i czekolada. Szczerze chrześcijanie, ktoś najwyraźniej już jej próbował. Wino izraelskie. Cudowny zapach. Tylko zaufanie pokładane wyłącznie w Jezusie gwarantuje wolność od grzechu. Chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy ufają swoim uczynkom, że te rzeczy nie mogą zbawić. Była możliwa dzięki ciężkiej pracy mieszkańców kibuców, poczynionym inwestycjom oraz rozbudowanemu systemowi nawadniania.
Prawda jest taka, że każdy inny kraj w tym regionie miał predyspozycję, by czegoś podobnego dokonać. Zastanawiające jest to, dlaczego udało się wyłącznie Izraelowi. Czy to dzięki temu, że Żydzi są sprytni i pracowici? A może dlatego, że zostało to przepowiedziane? Oto jak wyrażona jest ta prawda w jednym z hymnów kościelnych. Nie odważę się ufać nawet najpiękniejszemu obrazkowi, ale całkowicie będę się opierał na imieniu Jezus. A ziemia napełniła się owocem. Na Chrystusie, trwałej skale. Z mojej teczki wynika, że przyjrzymy się teraz wydarzeniom, które towarzyszą nam od wielu lat. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest znaki w czasach ostatecznych przybiorą na niszczycielskiej sile. Jest to przesłanie, które nas uwalnia. Jezus Chrystus pokochał nas tak bardzo, że sam przyszedł na ziemię i umarł za nas jako ofiara za nasze grzechy. Pisma mówią o czterech kategoriach klęsk, które nastąpią przed końcem świata. Musimy sobie to uświadomić i pierwsza z nich związana jest ze środowiskiem naturalnym. Chodzi tu o klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi, zarazy, kłód itd. Związek ten będzie trwał na wieki. Według przepowiedni będziemy doświadczać klęsk żywiołowych. Chyba wszyscy się zgodzimy, że to już się dzieje. Wystarczy włączyć telewizor, aby usłyszeć wieści o tsunami, powodziach i trzęsieniach ziemi. W dodatku wydaje nam się to czymś zwyczajnym. W ciągu ostatnich 5 czy 10 lat tak często słyszeliśmy o klęskach, że już nie robią za nas wrażenia. Tylko za nim, czy zaryzykujesz podążanie za zwodniczymi duchami? Kolejna kategoria to wojny, czyli katastrofy wywołane przez człowieka. Większość wybuchów jednak konfliktów etnicznych. Wybór należy do ciebie. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Was i błogosławi wam swoją łaską i prawdą. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Czyli będzie jeszcze więcej klęsk żywiołowych. To dzieje się właściwie na naszych oczach. Zachowanie ludzi doprowadzi do wydarzeń ostatecznych. Ta przepowiednia także już się spełnia. Kult bezprawia, upadku moralnego i chciwości. Nowy Testament mówi o tym, że przed końcem świata zapanuje bezprawie. W dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Zachodnia cywilizacja odeszła od chrześcijaństwa i stała się neopogańska. Równocześnie zatracają się wartości moralne. Molestowanie seksualne, gwałty, narkotyki, zbrodnie. Chodzi tu o ogół społeczeństwa, ale także o Kościół chrześcijański. Patrząc na te przepowiednie, zaczynam rozumieć, że są wzajemnie powiązane. Jedno wydarzenie pociąga za sobą następne. Kolejny punkt na mojej liście to rozczarowanie duchowe. Ponoć to jeden z ważniejszych znaków nadciągającego końca świata. Rozczarowanie duchowe stanie się udziałem milionów ludzi, którzy szukają znaków i cudów. Ta przepowiednia także się spełnia. Izrael będzie rozproszony, wzgardzony i zgromadzony. Te wydarzenia wskażą, że rozpoczęło się odliczanie do apokalipsy.
dziesięciolecia po soborze są niespokojni. Jak ostrzegali Jezus i Daniel, Rzymianie zniszczyli Jerozolimę. Żydów wypędzono z miasta i Izraela na przestrzeni pierwszego i drugiego wieku. Żydzi rozproszyli się po Europie, Azji i Afryce, dotarli aż do Nowego Świata. To fakty. Rozproszy was Pan między narodami i mało z was zostanie wśród obcych ludów, dokąd was Pan uprowadzi do niewoli. Życie Twe będzie u Ciebie jakby w zawieszeniu. Będziesz drżał dniem i nocą ze strachu. Nie będziesz pewny życia. Historia obfituje w przykłady antysemityzmu. Choć to zupełnie nielogiczne, Żydzi byli prześladowani w każdym kraju, w którym przyszło im żyć. Haniebną historię przepowiedziano w Torze. Mówi o niej rozdział 28 Księgi Powtórzonego Prawa oraz rozdział 26 Księgi Kapłańskiej.